Kiermasz bożonarodzeniowy w Łasku to niezwykłe dekoracje, świąteczne stroiki, rękodzieło, pierniki oraz mnóstwo dobrej zabawy. Okres przedświąteczny sprzyja zakupom, dekorowaniu domów i sięganiu po ciekawe przepisy kulinarne, a inspiracji nie brakuje na łaskim jarmarku. To okres szczególny, bardzo rodzinny, zatem cieszy to, że ma to powodzenie. Widzimy duże zapotrzebowanie na takie inicjatywy. Rękodzieło, jakie tutaj prezentują wystawcy, jest bardzo cenione. Pielęgnuje to, że dużo wcześniej przed Bożym Narodzeniem pieczemy pierniki świąteczne. Pieczemy razem, zdobimy z różnym skutkiem, natomiast zdobimy. W tym roku też zapraszam do swojego domu całą moją rodzinę na te wyjątkowe święta. Liczy się to, że jesteśmy razem. To wydarzenie już od 7 lat uatrakcyjnia grudniowy czas i wprawia mieszkańców regionu w świąteczną atmosferę. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za tę aurę i takich rzeczy, których ciężko zmierzyć, ciężko policzyć, jak niezliczone uśmiechy, wspaniała rodzinna atmosfera. To jest bezcenne i między innymi dlatego organizujemy coroczny gminny kiermasz świąteczny. Mamy dużo rękodzieła, te rzeczy kosztowały wiele czasu, przygotowań, włożono w nie ogrom serca. Można fajny upominek, prezent, pomyśleć o kimś bliskim, a także zrobić coś dobrego, choćby wspomóc harcerzy, którzy zbierają drobne kwoty na swoją coroczną działalność. Warto w tym zgiełku, biegu przed świętami pamiętać o takich drobnych rzeczach i spędzić z nami ten wspólny czas. Niezależnie od wieku, czy jesteśmy młodzi, czy nieco starsi, uśmiechamy się i chcemy, żeby ten czas był niepowtarzalny. I korzystajmy z niego jak najwięcej. Święty Mikołaj z panią Mikołajową oraz elfem z ochotą pozowali do zdjęć i rozdawali słodkości wszystkim dzieciom. Dzisiaj cieszymy się wielkim zainteresowaniem. Mamy bardzo, bardzo dużo dzieci i osób dorosłych, także wszyscy chętnie robią sobie z nami zdjęcia. To już taka tradycja, myślę. Fajny upominek na święta. Zdrowych, spokojnych, ciepłych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Także i wspaniałej pogody, może śniegu w końcu białych świąt. Czy ten worek jest bez dna, więc tutaj cukierków nie zabraknie dla nikogo. Natomiast bardzo cieszą się bardzo dużym wzięciem te cukierasy. Tutaj elf też świetnie wykonuje swoją robotę i wszystkie dzieci częstuje. Na placu 11 listopada nie zabrakło wielu stoisk handlowych i gastronomicznych. Można było nabyć ciekawe i oryginalne ozdoby świąteczne, pyszne miody, tradycyjne wypieki i unikatowe rękodzieło, od którego nie sposób było oderwać wzroku. Panie z koła gospodyń wiejskich w Teodorach opowiedziały o przepisie na idealny makowiec oraz podzieliły się świątecznymi tradycjami rodzinnymi. Mielić, dwa razy musi być mak zmielony, oczywiście dobrze, dobre ciasto, drożdże. No i to jest tajemnica. Pyszny sernik, ciasto marchewkowe, pierniki, babeczki. No wszystko to świąteczne. Na pewno śpiewamy kolędy, ubieranie choinki we Wigilię, przygotowywanie potraw na czas wieczerzy. I sianko pod obrus, tradycja rodzinna. Wiele jeszcze innych różności, na przykład pierniczki pieczemy, ciasta, kapusta z grochem musi być. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obdarzony. Ogień krzepnie, moc ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Na wszystkich odwiedzających na rozgrzanie czekała zupa grzybowa. W radosnej i świątecznej atmosferze mieszkańcy mogli napić się pysznej kawy i herbaty. W sprzedaż własnoręcznie robionych ozdób zaangażowali się także młodzi przedstawiciele łaskiego chówca. Chcemy pomagać, też chcemy zebrać trochę pieniędzy na nasze sprawy, na jakieś biwaki albo coś, żeby było to bardziej tak jakby dopracowane. Na dalszy rozwój harcerstwa tutaj, żeby było bardziej rozprzestrzeniane, żeby ludzie przychodzili i poznawali, jakie harcerstwo jest wspaniałe. Ozdoby na choinkę bądź do domu wykonane przez naszych zuchów własnoręcznie. Większość rzeczy to jest tutaj robione własnoręcznie, więc myślę, że jest to duży plus, bo nie ma nic kupionego. Chętnie odwiedzają łaskowianie wasze stoisko i dzielą się tym, co mają z wami? Myślę, że tak. Jest to fajna alternatywa. No,
chyba podoba się to na pewno. Bardzo fajnie można spędzić czas z miłymi ludźmi, porozmawiać, fajnie jest. Wśród licznych stoisk wypełniających łaski rynek nie mogło zabraknąć prac uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Specjalnie na tę okazję przygotowali mnóstwo ozdób i pięknych dekoracji. Są wyjątkowe prace ręcznie robione przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej właśnie w łasku. Każda rzecz jest inna, ciekawa, wyjątkowa. Są chętne osoby, uczestniczą z dużym zaangażowaniem, przychodzą, pracują. Życzylibyśmy dużo serca, ciepła, żeby wykorzystać ten czas na pomoc innym. Żeby w tym momencie właśnie pomagać i być życzliwym. Bardzo ważnym elementem jest bezpieczeństwo w świąteczny czas. Podczas jarmarku strażacy od lat promują akcję Czad i Ogień Obudź Czujność, a uczestnicy mogą wziąć udział w loterii i wygrać czujkę tlenku węgla. W sytuacji tylko kiedy już mamy 150 los, także można sobie pomyśleć, ile tutaj osób jest zainteresowanych, które się tutaj wpisały i tą czujkę chcą otrzymać. Losujemy sukcesywnie co pół godziny, co najmniej 10 czujek na pewno rozlosujemy dzisiaj. O tym zabójcy, jakim jest tlenek węgla, mówimy Czad i Czad zawsze się kojarzy z dymem. Nieprawda, Czad, tlenek węgla jest bardzo niebezpieczny z racji tego, że nie czujemy go, nie zobaczymy go. Nie widzimy, prawda? Także to są te trzy elementy, które powodują, że tlenek węgla jest bardzo, bardzo niebezpieczny, jeżeli faktycznie się pojawi w otoczeniu naszych mieszkań. Tam, gdzie mamy do czynienia z ogrzewaniem, stosowaniem instalacji grzewczych na paliwo stałe, na olej, na gaz, tam promujemy właśnie instalowanie takich czujek z racji tego, że powinniśmy robić oczywiście przeglądy tych instalacji grzewczych. No może dojść do zawodności pewnych urządzeń i to urządzenie, jakim jest czujka tlenku węgla, ma nam pomóc, ma nas ostrzec w odpowiednim momencie, kiedy zagrożenie pojawi się w naszych mieszkaniach. Mamy wtedy czas na ewakuację w odpowiednim momencie, powiadomienie służb, które przyjadą i tutaj oczywiście stwierdzą, czy takie zagrożenie faktycznie ma miejsce. Kiermasz był okazją do składania świątecznych życzeń i wspólnego ubierania choinki. Cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Łasku i okolic. Dało się wyczuć ducha zbliżających się świąt oraz prawdziwie bożonarodzeniowy nastrój. Chcemy zobaczyć, co tutaj są za wyroby jakieś. Warto co roku coś tutaj takiego sobie zakupić, żeby później mieć w domu jako pamiątkę. Dziecko musi zobaczyć przede wszystkim tą tradycję, która co roku się odbywa, tak? Na pewno przydatna rzecz, ktoś w ostatniej chwili też można coś kupić. Na pewno i zresztą, jak widać, są jakieś regionalne wyroby, jakiś miód, jakieś inne ozdoby. Jak najbardziej pozytywnie. Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego na te święta. Życzyłabym też troszeczkę śniegu, od wielu lat oczekujemy to na Boże Narodzenie, ale jeśli to się nie stanie, najważniejsza jest wspólnie spędzona w gronie rodzinnym święta Bożego Narodzenia. Także wszystkiego najlepszego. Życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym też złożyć serdeczne życzenia wszystkim mieszkańcom naszego miasta i gminy i zaprosić już w sylwestrową noc na miejski rynek, na którym teraz się znajdujemy. Tu o północy będzie pokaz sztucznych ogni. Serdecznie zapraszamy. Całości dopisywało wyjątkowe tło muzyczne. Przepiękne polskie kolędy wprowadzały zebranych w iście świąteczny nastrój i pozwalały na chwilę przedświątecznej zadumy. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.